Pewno nie. Ale zrobimy dwójeczkę. Jakiego wyniku pan się spodziewa dzisiaj? Ja myślę, że przy tej pogodzie to te 8-9 kg jest do zrobienia. Tydzień temu mieliśmy zawody w kole, Lipienie też tam miały. No i po 8,5-9. Lipienie chyba robiły 4 godziny, to tam po 11. Edek Ziomek parę lat temu ładnych zrobił tutaj 15,5 kg przez 3 godziny. No coś próbuję robić, nie? Bo to trzeba coś z tym robić i teraz myślimy, żeby poruszyć ten temat, żeby ktoś się tym zajął, nie? Bo to jest naprawdę niebezpieczne. Ludziom się podoba, dlatego że to bardzo okazale wygląda, tak? No tak, tylko że to jest bardzo ładna roślina, ale jest tak niebezpieczna i właśnie wędkarze powinni widząc to, a na Świnoujściu to jest masakra. My byliśmy na Świnoujściu o tym barszczu. Przecież to jest tak niebezpieczna roślina i wędkarze w ogóle są nieświadomi, bo każdemu się to podoba. A to, gdybyś teraz na rękę zgięła i sok by ci popłynął, zachodzi ta fotosynteza, nie? I masz poparzenia. I wędkarze nie są świadomi w ogóle tego problemu. Wydaje mi się, że każdy powinien z nas, jak widzi, to zmniejszyć. Złożyła trochę barwnika, do jednej czerwonego, do drugiej żółtego. Ogólnie spławiki stosuję z metalowym kilem, żeby się ładnie ustawiały, żeby szybko pokazywały grania. Na ukleje nie można stosować długich kili. Jak to większość robi, nie wolno po prostu wędkę trzeba w jednej ręce trzymać, nęcić drugą, nie wolno zmieniać, nie wolno wsadzać między nogi i tym podobne rzeczy. A spławiki dopracowujesz sam, czy od razu kupujesz z krótkim kilem? Czy docinasz? Nie, no kupuję z krótkim. Po prostu teraz taki wybór, że jest tak... Że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Jeszcze 10 lat temu to była potrzeba obcinania. Teraz jest tyle spławików różnych firm, że naprawdę nie ma takiej potrzeby obcinania. Dzień dobry, witam serdecznie kolegów oraz sympatyków wędkarstwa spławikowego. Spotykamy się na wodzie w Policach. Na ostatnich zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu. Jest to woda w Policach. Generalnie wiadomo, że zwycięzcą będzie ten, który umiejętnie dostosuje się do łowiska. W jakiej odległości tu będziesz łowił? Myślę, że najważniejszą zasadą tych zawodów będzie jak najbliżej ściągnięcie tej największej uklei, tak? Tu jest bardzo dużo ryby średniej, małej i dużej. I wygra ten, który jak najbliżej ściągnie tą rybę, jak najkrótszą wędką będzie łowił i jak najdłużej będzie miał tą dużą ukleję u siebie w łowisku. Jest to wielka sztuka nęcenia. Podstawowa zasada to jest nęcenie odpowiednią zanętą grubszej uklei. W późniejszym etapie pokażę tą zanętę. Jeśli jest gruba ukleja, nęcimy grubszą zanętą. Jeśli jest drobna ukleja, nęcimy drobniejszą zanętą. To jest podstawowa zasada i o tym trzeba pamiętać. To jest po prostu bardzo ważne. W 3 godziny to jest tutaj nęcenie jedną zanętą spowoduje, że ten wynik nie będzie zadowalający, tak? Trzeba o tym pamiętać i po prostu chcę to później pokazać, jak taka zanęta wygląda, grubsza, jak troszeczkę drobniejsza zanęta wygląda. Trzeba trochę poczarować. Następna z tych zasad to jest zanęta. Jak spojrzymy na kamerę, jak spojrzymy tutaj na tą zanętę kamerą, to widać grubości zanęt. Ciemna, grubsza. Jaśniejsza, bardziej taka trochę na średnią rybkę i na małą rybkę bardzo fajna czerwona zanęta. I oczywiście konopie, które zawsze się mogą przydać. No w razie jakby płotka przyszła. Grubości zanęt jest odpowiednią na tą wodę, ponieważ tutaj rybka jest mała, średnia i duża. I to jest umiejętność nęcenia. Jest to szkoła Edka, mojego mistrza Edka Ziomka, który jest ze Szczecina i któremu bardzo dziękuję za to, że mi przekazał tak wiele, jeśli chodzi o połowę tej ryby. A na jakiej bazie? Możesz zdradzić nam, czy nie za bardzo? Zanęta, część jest zanęta Sensasa, część zanęty jest Trabuko i część zanęty jest... Czyli jeśli chodzi o grubszą zanętę, to jest troszeczkę zanęty Sensasa. Jeśli chodzi o średnią zanętę, to jest zanęta łączona Sensasa i Trabuko. Jeśli chodzi o drobniejszą zanętę, jest to zanęta Trabuko. Mhm. Wszystkie przecierałeś? Tak, wszystkie są przecierane i odpowiednia zanęta. Ważne, żeby zanęta, jak ją weźmiesz do ręki, można zrobić z niej kulę. Ona jak ciasto, o zobacz, ona się nie rozpada, tak? Ale zobacz, jedna zanęta i druga zanęta jest taka sama, czyli bardzo można ją formować, czyli tą zanętę możesz rzucić i na 4 metry bardzo fajnie i na 3 metry odległości od siebie, tak? I przede wszystkim, jeśli na przykład dodasz troszeczkę wody, to jest bardzo ważne, bo ta zanęta musi mieć odpowiednią konsystencję, czyli do zanęt dodajemy odpowiednią ilość glinki. Specjalnej tak, rozproszającej glinki, która spowoduje, że ta zanęta właśnie, o popatrz, ona widzisz, jest jak ciasto, prawda? Prawda? Ale zarazem, jak dodasz troszeczkę wody, to ona i popatrz, ja ją rzucę na wodę i zobacz, jaką ona fajną daje smugę. A jak ją rzucę bez dodania wody, to ona wtedy robi smugę niżej, czyli szukasz głębiej większą rybę, tak? Ale zostawia u góry samą smugę, prawda? Ale wiatrze, zobacz, ona dochodzi do samego dna. Czyli u góry zostawia chmurę, a na dole również też spada, tak? Przy większej głębokości ona się już rozpadnie. Po dodaniu wody ona się rozpada bardzo. Tak, ona się wtedy rozpada i wtedy robi ci to, co bardzo drobne frakcje. Dlatego umiejętność dodawania wody w trakcie nęcenia jest bardzo ważna. W trakcie nęcenia to jest bardzo ważne. Trzeba mieć odpowiednie... Ja mam takie bardzo fajne kuwety, czyli to są trapera, takie miseczki. One mi się bardzo przydały, tak? I mam odpowiednią taką jeszcze dokładnie i stanowisko, jeśli chodzi o ukleję. jeśli chodzi o tą wodę, która wspomaga, jeśli chodzi o czyli na bocznej półce, położenie tak? Zanęt i przede wszystkim pokażę, jak te zanęty powinny być na stanowisku. W każdym tak? momencie wziąć zanętę, którą uważasz za stosowną. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. I oczywiście do tego następne wiaderko z wodą. Tak. To w każdej chwili możesz sobie domaczyć. Tak. I teraz jak usiądę na stanowisku, tak. No ostrożnie. Jeśli usiądę na stanowisku, nie wiem to... Jeśli usiądę na stanowisku, to wtedy reguluję tak. Lewą ręką czerwoną zanętę, lewą ręką jaśniejszą zanętę, tak? Mhm. I za każdym razem dodaję, reguluję sobie tak tą wodę, na ile mi jest to potrzebne, bo warunki się zmieniają zawsze. Odpowiednie domaczanie. Przychodzi wiatr, bliskość łowienia zanęty, znaczy bliskość nęcenia i większą odległość nęcenia, tak? Wtedy regulujesz sobie to wszystko wodą. Mhm. Myślę, że tak powinno być ułożone prawidłowe stanowisko. Robaki, zanęta, woda, sprzęt, wędki. Z podstawowych zasad, jeśli chodzi o łowienie szybkościowe uglei na tym łowisku, jest zestaw i odpowiednia wędka. Wędki musimy mieć tutaj od 5 metrów do 2 metrów długości. Teraz zakładam wędkę 4-metrową zestawem odpowiednim na tą rybę i na te łowisko. Zamku Polski nigdy nie stosuję spławików cięższych niż 0,3 grama. Tam są małe rybki, bardzo puchliwe, bardzo czujne. A na jakich można przerwać w ulicach? Na jakich firmach się koncentrujesz, jeżeli chodzi o spławiki? To znaczy tak, bardzo dobre są włoskie firmy, czyli Triana. Ja bardzo lubię na Trianie łowić, tak. Myślę, że polskich producentów, czyli Gutkiewicza, spławiki są bardzo dobre. Milo. A jakiś model konkretny możesz polecić? Milo. Jeśli chodzi o model, to na drobne uklejeczki, to ja mam mniejsze, powiedzmy te spławiczki, to są na bardzo delikatne uklejeczki 0,3 Gutkiewicza. Mhm. Jeśli chodzi o Trianę, takie bombeczki, czyli bardzo dobre 4x20 na tą grubszą ukleję tutaj, tak? Bo to są naprawdę kosmiczne spławiki, to one się nie nadają na Polskę, ale tutaj jest na gęsto tej uklei, ona jest duża. I warto mieć trochę cięższe zestawy, ponieważ na głębszych grubsze te ukleje. Tak i trzeba szybko po prostu, żeby to zeszło w te miejsce, które trzeba. Tak? Tu są bardzo ładne triany, które stosuję na przykład na takie kanały trochę płynące wody. Tak? 4x14 to jest też koło 0,40 ten spławiczek. Tak? Bardzo ładne teraz na przykład Lorpio wypuścił, czyli tutaj gramowe spławiczki też takie, one są najwyżej, myślę, że są trochę cięższe, ale tu na te łowisko są też bardzo dobre na 3,5 metrowe, na 4 metrowe kije, tak? A powiedzmy to może dla mniej zaawansowanych, jak powinien wyglądać kil w spławiku uklejowym? Czy ma normalną długość, czy krótszą? Ja bardzo lubię kile, jeśli jest troszeczkę większa fala, to stosuję trochę dłuższe kile, tak? I wystawiam wtedy minimalnie, tak, bo rybka jak poczuje opór, jest za duży spławik, to ona po prostu puszcza i nie ma tego precyzyjnego zacięcia, tak? Czyli nie ma tego, no... Ona po prostu czuje, że jest coś za ciężkie, tak? I ona po prostu puszcza tą zanętę szybko, tak? I ty nie jesteś w stanie tego zaciąć, tak? To jest też, to wszystko od techniki, tak? Zależy. No stosuję trochę też cięższe, trochę ten, ale o, bardzo ładne takie też spławiczki są, tak? Triany na przykład 0,40 grama. No myślę, że każdy widzi, każdy sobie poradzi. No i jest naprawdę wiele różnych tych spławiczków. A które tak? Dzisiaj będziesz stosował? Dzisiaj będę stosował te spławiki, czyli te bombeczki, bo tutaj woda troszeczkę płynie, tak? Jeśli chodzi o dalsze odległości, czyli 5-metrowe wędki, będę stosował te kolmiki, tak? troszeczkę cięższe Gutkiewicza, no i te Lorpio z Pawiczki nowo wypuszczone, takie ładne, myślę, że też się nadają. Chociaż to są wszystko takie toporne, ale mówię, ta woda tego wymaga. Ta woda wymaga troszeczkę cięższych spławików i tutaj dobra. To spławiczek 14, haczyk 14-16. Przepony stosujemy w zależności od przeponiki stosujemy, czyli mamy tutaj taką blokadę, aby ten robaczek się nie zsuwał, bo przy szybkościowym łowieniu uklei ten robak potrafi się suwać i to bardzo przeszkadza i później no to jest bardzo ważna sprawa, tak? No widzę, że blokadę zrobiłeś z koszulki, bo niektórzy stosują do tego celu silikonowe, na przykład stopery, ewentualnie lakier. A ty to znaczy ja stosuję i to, nie wiem, czy to jest widoczne, tak? Bo koszulka też schodzi, a ja ją wzmacniam właśnie tym lakierem, tak? Obciążenie, tak? Obciążenie skupione, kiedy ryba bierze agresywnie, jest jej bardzo dużo. Ale kiedy ryba zaczyna słabnąć, bo są momenty, kiedy ta ryba słabnie, tak? Czyli po prostu ona nie bierze tak agresywnie. Wtedy zestaw możemy zawsze sobie modyfikować i robimy coś takiego, proszę bardzo. To jest taka ważna sprawa. Czyli tak zwane rozstrzelenie śrucin, tak? Tak. I jedna malutka śrucinka, która powoduje to, że zestaw już inaczej pracuje, tak? Jest delikatny, opada. W jakim przypadku to wykonujesz? Kiedy ta ryba zaczyna po prostu uciekać, odchodzić, tak? I jest jej bardzo mało, tak? Mhm. Wtedy powoduje ta technika łowienia, że ty prowokujesz tą rybkę bardzo delikatnie, tak? Waga 8 kg. Wygrałem drugie miejsce minimalnie. W sektorze ma się rozumieć. Tak, w sektorze, tak. Myślę, że tutaj trzeba poprawić parę rzeczy. No nie było możliwości po prostu ściągnięcia ją bardzo blisko. Ona większa ukleja stała troszeczkę, była troszeczkę głębiej. Ja, żeby po prostu mógł rywalizować większą rybą, musiałem iść dalej i łowiłem od 3,5 do 4 metrów. Ale i tak wydaje mi się, że drugie miejsce no, trzeba być zadowolony. Dzisiaj zawodnicy umią łowić, tak? A te uwagi, które przekazałem, myślę, że młodzi zawodnicy doszlifują, dopracują i przyniosą im jakieś satysfakcjonujące wyniki. A dzisiaj typowa uklejka, tak? Nie wiem, co będzie. No, raczej na płotkę nie ma co się tutaj stawiać, bo to będzie przyłów, z tego co słyszałem. No raczej, zwłaszcza, że płotka jest o zawyżonym wymiarze, nie? No w stosunku do PZW, no bo tutaj... No nie, no to chodzi o to, że po prostu tej płotki tutaj wymiarowej jest miarą. Jaka jest recepta na sukces? Bo z tego co wiem, pańska drużyna zdobyła w seniorach, w 3 sektorach pierwsze miejsca. No to mi się wydaje, nie wzięło się znikąd. Zdarzyło się to już nie pierwszy raz. Była taka sytuacja na Świńcu też. Co tu jest ciekawe? No rozpoznanie łowiska. Trudno powiedzieć, że to jest nasze łowisko, bo każdy tu przyjeżdża, tak? Wydaje mi się, że tkwi tajemnica trochę w zanęcie, ale w drugiej niestety ukleje trzeba trenować. Tu nie ma innego wyjścia, uklejka potrzebuje treningu i to ostrego. Szukania ryby na każdej wysokości, na każdej głębokości, bo codziennie warunki się zmieniają, nie? Także tyle to tak na ten. Zanęta, no i receptura to jest po prostu trening i jeszcze raz trening. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo mało było na... Sprawnie nie zdążyliśmy zjeść, a tu już wyniki gotowe. Bardzo proszę sędziego głównego o odczytanie wyników dzisiejszej tury. Więc tak, zapraszamy w pierwszej kolejności, pójdą zwycięzcy sektorowi dzisiejszej tury. To znaczy tak, Ficer Jadwiga, Bogusz Pawłowski, Działkowski i Ochociński. Proszę kolegę prezesa Kornaszewskiego o wręczenie pucharów za sektory. Ale tu jest ten media. Aha, to mogliśmy się tu działać. To media z tej strony, tak? Ja już buziaczkę. Babcia, ponieważ ja na Sicinie ci nie wręczyłem, to masz zaległy na Sicinie. Dziękujemy. Rokiczki Piotr. Brawo! Drugie miejsce Bogusz Dawid. Brawo! Trzecie miejsce Skurpel Klaudia. I tam dalej. Czwarte miejsce Wasiak Daniel. Pierwsze miejsce. Najpierw trzech. Pawłowski Marek. Drugie miejsce Gołuchowski Grzegorz. A 12, 13, drugie 13, pierwszy 12. Trzeci też 13, Krzywobłowski Maciej. Czwarte Nagórski Waldemar. Szóste Sarwa Michał 15. Siódme Działkowski Grzegorz 15. Ósme Kowalczyk 15. Pierwsze miejsce Rokiczki Piotr, Grand Prix Okręgu Szczecińskiego. Punktów 65. Drugie miejsce Bogusz Dawid, punktów 57. Trzecie Skurpel Klaudia, punktów 47. A czwarte miejsce, przepraszam, czwarte Wasiak Daniel, punktów 39. Piąte miejsce. Piotrowski. Jeszcze nie było? Jeszcze nie było. Teraz kobiety jedziemy. Pierwsze miejsce. Katanowska Bożena. Punkt 53. Drugie. Nagórska Barbara. Punkt 46. Trzecie. Marszałek Ewa. Punkt 44. Czwarte. Ficer Jadwiga. Punkt 44. Piąte. Rudyńska Krystyna, punkt 43. Szóste. Kowalczyk Wanda, punkt 37. Siódme. Trzeciak Elżbieta, punkt 31. Ósme. Trzecie. Nowakowski Artur, punkt 86. Czwarte. Sarwa Michał, punktów 81. Piąte. Nagórski Waldemar, punktów 88. Szóste. Za sprawne sędziowanie. Chciałbym podziękować także tym kołom, które podjęły się trudu przygotowania boiska czy stanowisk, jak to woli. A kilka tych kół i ekip było, także im też serdeczne podziękowania. A wszystkim zawodnikom we własnym imieniu oraz w imieniu Okręgowego Kapitanatu Sportowego chciałbym podziękować za szlachetną rywalizację bez faulu. Ja myślę, że na tyle już się dotarliśmy, że wędkowanie wyczynowe może naprawdę sprawiać przyjemność. I niech tak już pozostanie. Dziękuję bardzo.